Zawodnik, który zmagał się z kontuzją, przypomnijmy, trudno mu było dokończyć poprzedni sezon w Warszawie. Niestety mamy uraz kolana i niestety ten krzyk może oznaczać bardzo złe rzeczy. Zobaczymy powtórkę, ale zawodnicy odwracają się i to może być przykra kontuzja. Już fizjoterapeuci zablokowało się kolano. Paweł pokazuje, że będzie zmiany. Zobaczmy raz jeszcze. Sebastian Świderski, zdaje się, że to jest właśnie to jego kontuzjowane kolano, z którym zmagał się przez całe lato. Wcześniej Achilles, teraz kolano. Będzie można dokładnie zobaczyć już tu przy wyskoku. Zdaje się, że uciekła mu noga. Przy wyskoku, tak jest. Piękne zachowanie teraz publiczności. Cała hala skanduje nazwisko naszego reprezentacyjnego przyjmującego. To wielka szkoda naprawdę i byłby to wielki dramat Sebastiana. Wraca po tylu urazach. Bardzo przykra sytuacja. No cóż, można więcej powiedzieć. Tak to jest, jeżeli te kontuzje się nakładają, nawet podleczone czy wyleczone, to już potem nie ma pewności. Właśnie przy takim skoku może to się też stać. Ja myślę, że zawodnicy sami odwracając głowy też czują, że może to być bardzo poważny uraz. Zresztą też komentując spotkania z Aksy, czy to w Bełchatowie, czy wcześniejsze, obawialiśmy się. Sebastian gdzieś spoglądał na swoje kolano po każdej akcji. No to jest taka niepewność po leczeniu, po długiej kontuzji. Potem są jednak obawy w środku zawodników, że coś może się nagle stać. A teraz Paweł Zagumlet z marsową miną rozmawia z Piotrem Gackiem. Zdjął plaster z palca, rzucił go gdzieś w bok. No i wszyscy zawodnicy resowi w ten sam sposób reagują. Łzy w oczach Sebastiana Świderskiego. Krótko mówiąc, dramat tego zawodnika na dziś kończą spotkanie, ale to nie jest istotne. Istotnym jest, by jak najszybciej wrócił i by ten uraz nie okazał się poważny. Dokładnie, dokładnie, żeby dzisiaj już dla niego skończone zawody, natomiast najważniejsze, żeby jak najszybciej nie okazał się na tyle groźny, że będzie wyłączony przez dłuższy czas. No to jest wielki pech tego zawodnika, zawodnika, który zawsze oddaje serce, czy to klub, czy to reprezentacja, zawsze chce wrócić. Dla niego zdrowie jest bardzo istotne, ale on jest w stanie poświęcić później ten długi czas rehabilitacji, najgorszy zawsze dla zawodnika, dla sportowca. Pokazuje teraz Grzegorz Kosok, jak to się stało. O, niestety to spotkanie, ten hit kończący szóstą kolejkę plus ligi będzie odbywał się gdzieś w cieniu tego dramatu Sebastiana. Niestety. Tutaj zawodnicy właśnie pokazują, że przy tym naskoku, przy tym podejściu do skoku może za ostro przyhamował. No nie wiadomo, tego musi sam powiedzieć, w którym momencie to się stało. Wielkie brawa teraz dla Sebastiana Świderskiego. Jeśli może to być jakimś pocieszeniem, mieliśmy w poprzednim sezonie w Kędzierzynie wielką tragedię Dawida Murka, który pozbierał się po tak koszmarnej kontuzji, zdołał wrócić. Sebastian Świderski teraz bije brawo publiczności, dziękując za wsparcie. Ale to są właśnie zawodnicy, rocznik 77, 78, ludzie z charakterem, którzy wracali. To są sportowcy niezłomni, ja myślę i liczę, że tak będzie właśnie z Sebastianem. No i wspaniałe zachowanie wszystkich kibiców na hali. Żegnany Sebastian Świderski oklaskami. Tineur Naut w miejsce Sebastiana Świderskiego. Akcja szkoleniowca. No jeszcze raz zobaczmy. To był właśnie ten moment, źle postawiona noga Sebastiana Świderskiego. No, sami Państwo widzieli, tak wyglądało.